Boże Narodzenie kojarzy się nam jako takie święta rodzinne, gdzie ludzie ściągają do jednego stołu, choćby na wieczerze wigilijną, żeby być razem. No a w tym roku zasadniczo ci, którzy mieszkają pod jednym dachem, się spotkają. Najwyżej 5 gości można wpuścić do swojego mieszkania. Jak przeżyć te święta? No musimy wiedzieć, co jest w nich najważniejszego, co jest istotnego w święta Bożego Narodzenia. Najważniejszym naszym zadaniem w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia to jest pojednać się z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego, że czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa, świętujemy kolejną rocznicę Jego urodzin, ale także przygotowujemy się w perspektywie Jego powtórnego przyjścia na świat. Zwykle na święta Bożego Narodzenia, także inne okazje, życzymy sobie zdrowia. Ale ja zawsze dodaję, życzę Tobie, Wam zdrowia duszy i ciała. No bo człowiek to jest jednak jedność cielesno-duchowa. Nie tylko mamy dbać o swoje ciała, one są ważne, bo Bóg dał nam, to jest Jego dar, ale dał też nam duszę i o nią powinniśmy walczyć, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jest wiele symboli, które nam towarzyszą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Najbardziej charakterystycznym symbolem i widocznym wszem i wobec to jest choinka. Jest to zielone drzewo, dlatego że w ten sposób to drzewo wskazuje nam na Boga, który nie ma początku ani końca. Dlatego że choinka, w tym wypadku to może być świerk, jodła, sosna, przez cały rok jest zielona. Stąd jakby wskazuje na Chrystusa. Zielony kolor jest kolorem nadziei. Czyli wierzymy, ufamy, że przychodzi, rodzi się Jezus Chrystus, który nas wyzwoli z tego zepsucia grzechu do nowego, lepszego życia. Pod choinką kładziemy prezenty. Tu też często ludzie myślą o drugim świętym Mikołaju. Nie, święty Mikołaj przychodzi tylko 6 grudnia, a te prezenty, które dajemy pod choinkę, to w ten sposób naśladujemy Boga Ojca. Mamy opłatek, dzielimy się chlebem. Chlebem się dzielimy z tymi, którzy tego potrzebują, ale którzy są bliscy naszemu sercu. Mamy światła na choince. One znów wskazują na Jezusa Chrystusa, dlatego że w Nowym Testamencie, dokładnie u świętego Jana, mamy napisane, że Bóg jest światłością. Czyli przychodzi na świat światłość. Także mamy rybę w czasie Wigilii, bo to też takie bardzo charakterystyczne, oprócz opłatka, to jest ryba. Ichtis. To jest ryba, ale zapisana jako skrótowiec oznacza Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Czyli rodzi się właśnie nasz Pan Mesjasz. I ta ryba znów ma nam przypominać o tym, kto jest najważniejszy podczas tych świąt, czyli Jezus Chrystus. Puste miejsce, oczywiście ono jest symboliczne, bo mówimy, że dla wędrowca, dla tego, który przyjdzie, który nie będzie miał gdzie się zatrzymać, nie ma miejsca, nie ma dachu nad głową, że go przyjmujemy, ale on też wskazuje nam na Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Czyli jeżeli świadczymy dobro innym ludziom, w tym wypadku nie tylko krewnym, przyjaciołom, dobrodziejom, ale właśnie obcym, nieznanym, albo tym, którzy nie potrafią nam się odpłacić, to tak, jakbyśmy świadczyli dobro samemu Bogu. Oczywiście, że w czasie pandemii koronawirusa mamy utrudniony dostęp do Eucharystii, do mszy świętej, dlatego że są limity w kościołach. I dlatego wychodzimy naprzeciw w ten sposób, że w tym roku na przykład franciszkanie w Bazylice organizują aż 2 pasterki o godzinie 22 i o północy. Oczywiście będą takie osoby, które z różnych powodów nie będą mogły opuścić swoich mieszkań, swoich domów, bo na przykład są chore albo są w kwarantannie, albo są jeszcze inne powody, no to wtedy często Kościół transmituje msze święte właśnie poprzez telewizję, radio bądź internet. Często są transmisje nawet z małych kościołów parafialnych. Życzę wszystkim, żeby naprawdę w ich sercach, w ich umysłach, w ich życiu, w ich rodzinach urodził się Jezus Chrystus. I abyśmy naprawdę do Niego się upodobnili, tak żeby gdy opuścimy nasze domy, nasze mieszkania, pójdziemy do pracy, pójdziemy do przyjaciół, wyjdziemy na ulicę, żeby naprawdę ludzie nas błogosławili, a nie przeklinali, żeby naprawdę widzieli w nas Boga, a nie złego człowieka. Dlatego, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo Boże i dzisiaj tak naprawdę świat potrzebuje nadziei, świat potrzebuje pokoju, świat potrzebuje ludzi świętych i tej świętości życzę wszystkim internautom i Państwu w redakcji.